Żeby mogło powstać piwo, musi dojść do procesu fermentacji. Żeby mogło dojść do fermentacji, potrzebne są drożdże. Więc jeden z czterech głównych składników piwa służących do jego produkcji są właśnie drożdże. Są one stosowane od tysięcy lat i właśnie od tysięcy lat do produkcji piwa potrzebne są drożdże. Kiedyś nie wiedziano w jaki sposób, nie potrafiono tego w sposób naukowy, techniczny nazwać, jak one działają, jaki mają wpływ na piwo, lecz z biegiem czasu potrafiono to zrobić, ale nadal zasady są takie same jak przed tysiącami lat. Drożdże dzielimy na drożdże dolnej i górnej fermentacji. Odnosi się to oczywiście do temperatury, w której drożdże zaczynają działać, zaczyna się proces fermentacji, czyli zaczyna się metabolizowanie cukru do alkoholu, czyli takie jeden z etapów produkcji piwa. Drożdże dolnej fermentacji są to drożdże, które są stosowane do piw takich jak lagery, pilsy, portery. Są to piwa słodowe, taki mają profil bez estrów. Natomiast drożdże górne są one stosowane do piw pszenicznych, Pale Ale, Amber, Bittery, do takich piw, które ma są, ich smak, aromat jest bogatszy w estry. Te drożdże, które są stosowane w piwach, od nich bardzo wiele zależy i właśnie poza chmielem, czy też słodem, czy rodzajem wody, czy jest miękka, czy twarda, czy jaki ma skład, to właśnie od drożdży zależy, jakie piwo będzie, jakie piwo powstanie, czy będzie to piwo z drożdży dolnej fermentacji i powstanie wtedy porter, czy też górnej i otrzymamy inne piwo, na przykład piwo pszeniczne. Czyli ten profil, ten smak, jaki otrzymamy w rezultacie, właśnie między innymi zależy od drożdży, od ich rodzaju, od tego, jak zostaną zastosowane, i nie będzie dało się stworzyć dobrego piwa bez dobrych drożdży, ponieważ jest to niemożliwe. Ten proces fermentacji by nie zaszedł w odpowiedni sposób. Oczywiście to, jak przebiega fermentacja, te wszystkie procesy są teraz w dużych browarach, w specjalistycznych browarach pilnowane, tak żeby istniała ta pełna powtarzalność. Lecz na przykład te piwa, które możemy stworzyć w domu, tam dostajemy oczywiście gotowe drożdże, możemy kupić takie drożdże. To nie jest tak doskonałe. To jest bliżej temu, co było tysiące lat temu i wtedy, jak stosowano drożdże, jeszcze nie wiedziano wszystko o nich, lecz mimo tego ludzie wówczas byli w stanie stworzyć dzięki tym drożdżom, dzięki tym pozostałym składnikom piwo. Może nie tak podobne do tych piw obecnych, ale piwo, które również było piwem. Co ciekawe, udało się odtworzyć skład piw sprzed tysięcy lat, czy tam przed setek lat, właśnie między innymi dzięki temu, że udało się odtworzyć rodzaj drożdży, który był wówczas stosowany i było możliwe napicie się piwa takiego, jak było przed produkowane, tworzone przed setkami, tysiącami lat przed nami.